The Greatest Hits. Tym razem zobaczycie Państwo odcinek specjalny, gdzie znane osobistości, gwiazdy, znani sportowcy będą grali o pieniądze na cele charytatywne. Przed Państwem za chwilę wystąpi jeden z najbardziej znanych bokserów w historii tej dyscypliny w Polsce. Ma na koncie cztery walki na Fame MMA, z czego większość przegranych. Zasłynął również słynnym już w zasadzie ostatnią walką z Don Cassio, jak i również jest to ekspert TVP Info. Przed Państwem Marcin Najman, zapraszamy do studia. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marcinie. Skąd pan teraz przyjechał? Ja wygrałem walkę z Don Cassio. To po pierwsze, a po drugie, nie jestem już ekspertem TVP. Nie jest już pan? Nie jestem. A widział mnie pan ostatnio? No nie, ale ja TVP Info nie oglądam, więc ciężko mi powiedzieć coś więcej. No właśnie. Panie Marcinie, skąd pan przyjechał? Przyjechałem z Jasnej Góry. Okej. Okay. Z kim pan dzisiaj do studia przyjechał? Miałem przyjechać na ustawkę po programie z panem Krzysiem Stanowskim. Stanowski! Ale chyba się gdzieś schował. Nie widzimy. Panie Krzysztofie, proszę się pokazać. Panie Krzysiu! Stanowski! Stanowski! Chyba go nie ma. Okej. Okay. No cóż. W takim razie potrzeba jakieś inne osoby. Zwykle się Krzysiu zesłał przed spotkaniem. Ale to spokojnie, jeszcze mu dowiozę kurtkę i się wtedy spotkamy z Krzysiem. Okej. Okay. W takim razie ma pan sobie jakąś inną osobę towarzyszącą, skoro pana Stanowskiego nie ma? A to się, nie wiem, może jakiś przyjdzie, jakiś asystent. Nie wiem. Z realizacji programu. Ciężko mi coś powiedzieć, nie? Nie wiem, czy ktoś jest dostępny w tym momencie. Może w trakcie gry coś się rozwinie. Na ten moment reżyserka mi mówi, że nikogo dostępnego nie ma. W takim razie, tak. Z czego pan będzie najbardziej mocny dzisiaj? Panie Marcinie? Panie Marcinie, z czego pan będzie dzisiaj najbardziej mocny? Przepraszam, jem mandarynkę, więc przepraszam. Okej. Okay. Myślę, że nie wiem, jakie będą kategorie, okaże się, z czego będę najmocniejszy. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Cel minimum na dzisiejszą grę? Wygrać ile się da. Okej. Okay. A na co, jako że gram dzisiaj charytatywnie, to na co pan przekaże zarobione dzisiaj pieniądze? Pieniądze przekażę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak jak moją kurtkę. Dobrze, rozumiem. O, przepraszam, dostałem informację z reżyserki, że pan Stanowski dotarł do studia. Ogólnie to podejrzewam, że dlatego już nie jestem ekspertem TVP. Przepraszam, dostałem informację, że pan Stanowski dotarł do studia z reżyserki. Stanowski! Panie Krzysztofie, proszę się pokazać, wiemy, że pan tutaj gdzieś jest. Reżyserka pana przyczaiła już. Proszę się pokazać. Ale pierdolicie! Co wy w tej reżyserce pierdolicie? Przecież tam nikogo nie ma! Co wy pierdolicie za głupoty? No to nie do mnie z tym, tylko do reżyserki. Dobrze, wróćmy w takim razie, skoro pana Stanowskiego dalej nie ma, a reżyserka dała fake info, jak widać, to wróćmy do zasad. Mogę wyjaśnić zasady gry?
Jak najbardziej. Zobaczy pan przed sobą za chwilę 9 kategorii. Tutaj na największym ekranie, już pan Krysian się dopytywał. Pod każdą z kategorii jest suma od 5 do 25 tysięcy. Dwa razy może trafić po 5, dwa razy po 10, 15 i 20. Raz 25 tysięcy złotych. I pod każdą z tych kategorii jest również pytanie. Dobra odpowiedź, z trzema wariantami odpowiedzi. Dobra odpowiedź, kasa leci na pana konto, zła odpowiedź, kończymy grę, ponieważ pierwszy błąd będzie ją zawsze kończył. Jeżeli pan odpowie na wszystkie 9 pytań dobrze, stanie pan przed możliwością zdobycia pomnożenia tego, co pan zdobył do tej pory, czyli maksymalnie 125 tysięcy razy 2. Dobra odpowiedź standardowo, zgarnia pan te pieniądze, zła odpowiedź, no to kończy pan grę, tak? I teraz tak, przy błędnej odpowiedzi każdej zabierze pan sobie 1/10 tego, co pan zgromadził do tej pory, przy wycofaniu się połowę. Oprócz tego w grze będą pomagać 3 koła ratunkowe. Pomoc osoby towarzyszącej, której nie ma. Chyba, że pan Stanowski się łaskawie pojawi w końcu. Chyba, że pan Stanowski, nie wiem, zadzwoni może. Też jest ta możliwość. Odjęcie jednej błędnej odpowiedzi. I jednorazowe pominięcie pytania bez otrzymania nagrody za dane pytanie. Wszystko jasne, możemy grać? Możemy grać. Tak więc zobaczmy kategorię. Teksty, jazz, polski rock, hymny, życie prywatne gwiazd, koncerty, K-pop, polski pop, lata 40. O, nie spodziewałem się takich kategorii, powiem szczerze. Zacznijmy od życie prywatne gwiazd. Dobrze, zobaczmy, za ile zagramy życie prywatnego gwiazd. 10 tysięcy złotych. A pytanie brzmi. Hobby Ireny Santor to A. Kreślenie ósemek z latawców, B. Zbieranie bursztynów, C. Rozwiązywanie sudoku. Jeszcze raz, jakie pytanie? Hobby Ireny Santor to A. Kreślenie ósemek z latawców, B. Zbieranie bursztynów, C. Rozwiązywanie sudoku. Powiem szczerze, nie mam prawego pojęcia. Zawsze ma pan 3 koła ratunkowe do wykorzystania. Myślę, że to mogły być... Sudoku jest takie dość mało zaskakujące. Myślę, że to może być coś zaskakującego, więc może nie jest zbieranie kamieni. No kamieni tu nie ma. Czy... Tak jak Krzysia Stanowskiego. Mamy zbieranie bursztynów w wariancie B, ewentualnie. Znaczy w sensie te bursztyny, nie? Okej. Okay. Rozumiem, że znaczyłem tę odpowiedź, tak? Czy jeszcze koło jakieś, bo pan się chce zastanowić? Myślę, że strzelamy. Najwyżej wyjdę z zer. Ale pana Stanowskiego tu nie ma. No to wyjdę z tej nagrodą godną pana dziennikarskiego zera. Okej. Okay. Ostatecznie rozumiem, znaczamy zbieranie bursztynów, tak? Odpowiedź B. No, pana Stanowskiego się nie spytam o to. Chyba, że zadzwonimy. Reżyserka, możemy zadzwonić? Możemy, łączy nas z panem Stanowskim. Panu. Halo, panie Krzysztofie. Stanowski! Halo, panie Krzysztofie. Stanowski, misiu kolorowy! Panie Krzysztofie. Halo, panie Krzysztofie, o. Słyszę, że odebrał pan telefon. Dzwonimy z The Greatest Kids. Dzwoni pana ulubiony bokser Marcin Najman i chcemy się spytać, co pan sądzi o jego odpowiedzi na pytanie. Hobby Ireny Santor to kreślenie ósemek z latawców, zbieranie bursztynów czy rozwiązywanie sudoku. Taki jesteś głupi. Myślałem, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy się z tobą bić. Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybierałem. Ja jestem w Warszawie. Mam spotkania biznesowe z poważnymi ludźmi. Człowieku, tam nikogo nie ma. Od początku chciałem tylko i wyłącznie to, żebyś stał jak ten głupek na mrozie i czekał na walkę z gościem, który się nigdy w życiu nie bił. Przecież ja już ci mówiłem, że ty byś mnie zabił jednym ciosem. Ty byś pobił jakieś... Chyba nie odpowie pan Krzysztof. No w takim razie zobaczmy, jaka była poprawna odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź B, dobrze pan odpowiedział, panie Marcinie. Cieszę się, naprawdę. Ma pan na koncie w tym momencie 10 tysięcy złotych.
Czy błędne odpowiedzi gwarantowane? Pana gwarantowana suma to jest? Chyba coś się zepsuło na tablicy. Właśnie niestety widzę. Ale on się cały czas psuje. Pewnie przez tego misia kolorowego z zero. Nie, no nie, to się psuło już przy poprzedniej grze, więc chyba jeszcze nie o to chodzi. A może ten dziennikarskie zero zepsuło? Dobra. Jeżeli zepsuło, to wyciągniemy odpowiednie konsekwencje, będzie pozew. Przy wycofaniu się zabierze pan 5000 zł, gwarantowany będzie 1000 przy błędnej odpowiedzi. Jaka jest pana decyzja? Gra pan dalej, czy wycofuje się pan? Gram dalej. Dobrze, z czego pan teraz chce zagrać? Polski pop. Zobaczmy, za ile zagram z polskiego popu? 20 tysięcy złotych. A pytanie brzmi. Włocławek pojawia się w piosence. A. Kryzysowa nadrzeczona. B. Kocham cię jak Irlandię. C. Przeżyj to sam. Co się pojawia? Włocławek. Kryzysowa narzeczona, nie? Chyba kocham cię jak Irlandię, tak myślę. Szkoda, że nie ma Krzysia. Możemy spróbować jeszcze raz zadzwonić. To może bym nie upewnił, ale a tak muszę grać sam i myśleć sam. Możemy spróbować jeszcze raz zadzwonić zawsze. Ale słyszał pan chyba, co przy poprzedniej próbie telefonicznej było. Zawsze może drugi raz spróbować. Zadzwonimy z innego numeru, może nie rozpozna. Pan rzemieślnik kolorowy Krzysio Stanowski zmądrzeje. Nie no, możemy zawsze podejść podstępem, wydzwonić z numeru prywatnego. Ale wie pan, zapytamy o coś, o temat, który dotyczy tego spotkania. Więc pewnie i tak nie odpowie. Albo rozłączy się od razu. Możemy zawsze spróbować, co panu szkodzi. Możemy się mówić tak, jeżeli się nie uda połączenie, zachowa pan koło tak czy siak. W porządku. No dobrze, tak więc aktywować pomoc osoby towarzyszącej? Tak. Proszę aktywować jako pomoc osoby towarzyszącej i połączyć się telefonicznie z numeru prywatnego z panem Krzysztofem Stanowskim. Halo? Halo? Panie Krzysztofie, dzwonię z takim pytaniem. Włocławek pojawia się w piosence. A. Kryzysowa narzeczona. B. Kocham cię jak Irlandię. C. Przeżyj to sam. Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, halo. W górę, pod tym budynkiem klubowym. Specjalnie wezwałem cię pod budynek klubowy, żeby jeszcze ktoś znajomy mi zdjęcie zrobił, jak tam będziesz tkwił. Czekaj jeszcze z godzinkę, przyjadę, będę o 13, Marcin, siemanko. Jak widać, koło musi pozostać do wykorzystania. Panie Marcinie, halo. Halo. Jak widać, jest tylko koło musi jak to jest, ustawiać, chce się spotkać, zagrać charytatywnie, ale no widzi pan. No widzę. Ma pan może jakąś inną osobę, do której możemy zadzwonić? No niestety nie mam, ale mogę strzelać. No to proszę strzelać. Kocham cię jak Irlandię. Ostatecznie? Ostatecznie. Proszę zacząć odpowiedzi B, kocham cię jak Irlandię. I zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Tak jest! A pan na koncie 30 tysięcy złotych, gwarantowany 3 tysiące i przy wycofaniu się 15 tysięcy złotych pan zabiera sobą. Jaka jest pana decyzja? Gram dalej. Dobrze, która kategoria? Hymne. Hymny mówi pan, dobrze, zobaczmy za ile zagram z hymnów. 10 tysięcy złotych. I takie jest pytanie. Która piosenka jest jednym z nieoficjalnych hymnów społeczności LGBT? A. I Will Survive. B. I Will Always Love You. C. My Heart Will Go On. Panie, jakie... Co kurwa LGBT to wynaturzenie, kurwa?
Panie, co pan pierdoli? A to nie do mnie, to inna sama pani. Kurwa. Jakie było jaki był pierwszy wariant? I will survive. My heart will go on, chyba no, nie brzmi za bardzo jak ten. W sumie tu społeczności LGBT by pasowało to I will survive, tak mi się wydaje. To nie, zaznaczamy? Możemy zaznaczyć. Najwyżej się skompromituje pakiem wiedzy. Trudno. Tak naprawdę oznaczenie odpowiedzi I will survive. Zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Tak jest! Wow! Pan mnie jeszcze bardziej mnie znienawidzał TVP. Na koncie pan ma teraz 40 tysięcy złotych. Przy wycofaniu się zabierze pan 20 tysięcy. Gwarantowane są 4 tysiące. Co pan robi dalej? Gram dalej, myślę. Okej. Okay. Jaka kategoria? Polski rok. Okej, zobaczmy za ile zagrałem z polskiego roka. 25 tysięcy złotych. A pytanie brzmi. Jakie przeczucie ma bohater... Przepraszam, złe pytanie. To się wyświetliło. Jakie piersi miała Peggy Brown z piosenki zespołu Mysłowic? A. Twarde i duże, B. Twarde i białe, C. Twarde i czarne. Panie Marcinie? Może pan powtórzyć pytanie? Jakie piersi miała Peggy Brown z piosenki zespołu Mysłowic? A warianty? Twarde i duże, twarde i białe, czy twarde i czarne? Peggy Brown brzmi trochę... Kurwa... Jak murzynka, ale to chyba nie była murzynka, bo to jest jednak polski zespół. Więc dałbym białe i twarde. Tak, białe i twarde. Ostatecznie? Tak, ostatecznie. Proszę o odnoszenie odpowiedzi B, twarde i białe. Czy to jest dobra odpowiedź? Tak jest! Ma pan na koncie już, uwaga, 65 tysięcy złotych. Przy wycofaniu się zabierze pan całe 32,5 tysiąca i gwarantowane 6,5 tysiąca przy błędnej odpowiedzi. Jaka jest pana decyzja? Gram dalej. Okej, okay. Która kategoria w takim razie dla pana? Niech będą lata 40. Okej. Okay. Zobaczmy, jaka jest pytanie, jaka suma się kryje pod tymi 40. 5 tysięcy złotych. A pytanie brzmi, czyja orkiestra swingowa jest znana z utworu In The Mood? A. Glenna Millera, B. Duke'a Ellingtona, C. Benny'ego Goodmana. Panie Marcinie, co pan sądzi? Orkiestra jaka? The Glen? Glenn Miller? Tak. Jest znana z jakiego utworu? No, z In The Mood. Niech pan przeczyta pytanie jeszcze raz i odwarianty, bo nie zrozumiałem. Glenna Millera... A, pytanie jeszcze. Czyja orkiestra swingowa jest znana z utworu In The Mood? Glenna Millera, Duke'a Ellingtona czy Benny'ego Goodmana? Chyba Glenna Millera, tak mi się wydaje. Ostatecznie? Ostatecznie. Znaczenie odpowiedzi A, Glenna Millera. Czy to jest dobra odpowiedź? Czy pan Marcin zgarnie te 5000 zł? Tak jest! Doliczałem panu 5000 zł na pana konto. Ma pan na koncie 70 tysięcy. Przy wycofaniu się zabierze pan 35 tysięcy i gwarantowane jest przy błędnej odpowiedzi 7 tysięcy. Jaka jest pana decyzja? Zagram dalej. Trzy koła ratunkowe jeszcze przypomnę. Tak, właściwie to dwa.
Znaczy, może pan do kogoś innego zadzwonić. Bo pan Krzysio pewnie nie odbierze. Ale możemy do kogoś innego zadzwonić. Dobra. Dobra. Niech będzie na razie. Koncerty. Dobrze, zobaczmy, za ile zagramy z koncertów. 15 tysięcy złotych. A pytanie z koncertów brzmi. Który z poniższych festiwali muzycznych odbywa się w Gdyni? A. Przystanek Woodstock, B. Open Air Festival, C. Coke Life Music Festival. Co to było to trzecie? Coke Life Music Festival. Dobra, nie no, dobra, nie wiem co to jest to trzecie, ale w Gdyni odbywał się oczywiście Open Air. Ostatecznie należy Open Air? Ostatecznie. Prezentacja odpowiedzi Open Air Festival. Czy to jest dobra odpowiedź? Tak jest, to jest dobra odpowiedź. Ma pan na koncie już 85 tysięcy złotych. Przybyć zawołałem się 42,5 koła pan zabiera i gwarantowany 8,5 tysięcy przy błędnej odpowiedzi. Niech będą dalej gram, oczywiście. I niech będzie teksty. Okej. Zobaczmy, za ile zagram w takim razie z tekstów. 20 tysięcy złotych. A za ile zagramy? Jakie przeczucie ma bohater... Przepraszam, ale jakie jest pytanie? Jakie przeczucie ma bohater piosenki I Got a Feeling? A. Że dzień będzie dobry. B. Że impreza będzie dobra. Czy C. Że noc będzie dobra. Halo, panie Marcinie. Tak, jestem. Jaka decyzja? Mam pan jakiś typ? A które to jest Agatha Swing? Bo chyba dwie piosenki kojarzę. A nie wiem, I Got a Feeling. Tyle wiem. Nie mam pojęcia. Więc pominijmy to pytanie. Tak, pominijmy. Nie mam pojęcia. Proszę o aktywację pominięcia pytania. I jeżeli pan miałby teraz grać dalej z tego pytania, to jaką odpowiedź pan by zaznaczył? A jakie były warianty? Że dzień będzie dobry, że impreza będzie dobra, że noc będzie dobra. Myślę, że zaznaczyłbym B. Okej, okay. Hipotetycznie zaznaczmy i zobaczmy, czy to byłaby dobra odpowiedź. Farofaj to by było C, więc bardzo dobrze pan zrobił. Wracamy w takim razie do pytania, które było wcześniej. 85 tysięcy na koncie, gwarantowano 8,5 tysiąca, przywyco pan 42,5 tysiąca. No to zagrajmy, spróbujmy. Okej, okay. Jeszcze dwa koła przypomnę pan ma. Niech będzie jazz. Dobrze, zobaczmy, co nie zagramy z jazzu. 15 tysięcy złotych. A pytanie z jazzu brzmi. Karierze której wokalistki jazzowej przysłużyła się Marilyn Monroe? A. Ellie Fitzgerald, B. Billie Holiday, C. Bessie Smith. Spróbujmy odrzucenie jednego wariantu. Dobrze, proszę o odrzucenie jednego błędnego wariantu odpowiedzi. Usunięty wariant to Billie Holiday. Czyli jeszcze nie pan przeczyta pytanie. W karierze której wokalistki jazzowej przysłużyła się Marilyn Monroe? Ellie Fitzgerald czy Bessie Smith? No. Pierwsza myśl podobno jest najlepsza i o ile kojarzę, to Marilyn Monroe się przysłużyła karierze Ellie Fitzgerald. I chyba bym to zaznaczył. Okej. Okay. Ostatecznie?
No chyba, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o jazzowe wokalistki, to właśnie kojarzę Elin Fitzgerald tylko. Ostatecznie oznaczamy? Ostatecznie. Najwyżej trudno. Najwyżej będzie nagroda gwarantowana. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Elin Fitzgerald i zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy pan Martin zgarnie pieniądze. Tak jest! Zgarnia pan w tym momencie 15 tysięcy na pana konto i ma pan na swoim koncie... Znaczy, znowu się ta tablica zepsuła. O, już jest. 100 tysięcy złotych. Przy błędnej odpowiedzi zabierze pan sobie 10 tysięcy gwarantowane, a przy wycofaniu się 50 tysięcy. Jaka jest pana decyzja? Jedno koło ratunkowe przypomnę jeszcze. A pytanie finałowe będzie z jakiej kategorii? Nie mogę tego powiedzieć do momentu, kiedy nie dojdziemy do tego pułapu. A, bo na razie gramy ostatnią kategorię w tej rundzie, nie? Tak. Więc zagrajmy jeszcze ten K-pop. Okej. Tak więc, zobaczmy, za ile zagramy z K-popu, chociaż to już raczej żadna tajemnica nie jest. 5000 złotych. A pytanie z K-popu brzmi... Dzielnicy którego miasta dotyczy utwór Gangnam Style? A. Tokio, B. Szanghaju, C. Seulu. Tokio, Seul i co? I Szanghaj. Z tego co kojarzę, to Gangnam jest z dzielnicą Seulu i to będzie ta odpowiedź. Okej. Okay. Poza tym autor tego utworu jest z Korei Południowej, więc raczej nagrałby piosenkę o czymś ze swojego miasta, a nie o Tokio czy o Szanghaju. Słucham? Ale wokalista, który nagrał Gangnam Style, nagrałby coś ze swojego kraju, a nie o kraju nie swoim. No już wróciła tablica? Dobra. Rozumiem. W takim razie zaznaczamy odpowiedź Seulu ostatecznie? Ostatecznie. Proszę zaznaczyć odpowiedź C, Seulu. I czy to jest dobra odpowiedź, czy pan Martin dojdzie do ostatniego pytania? Tak jest, to jest dobra odpowiedź! Ma pan na koncie 105 tysięcy złotych przy wycofaniu się teraz. Może pan zabrać 52,5 tysiąca, ale to jest mała zmiana. Jako, że gramy jako że będziemy grać o podwojenie w tym momencie, to też powiększeniu ulegnie suma gwarantowana. I tą sumą gwarantowaną pana będzie nie to, co było na dzień dzisiejszy, czyli 10,5 tysiąca, tylko 26 250 zł. Jaka jest pan... Więc i jeszcze jedna ważna rzecz. Pomoc osoby towarzyszącej w tym momencie przepadła. Nie może pan już jej użyć przy pytaniu finałowym. Teraz tak. A czy mogę się jeszcze w trakcie pytania finałowego wycofać? Nie, nie ma takiej możliwości. Jeszcze jedna rzecz, zanim podaje pan decyzję, żeby pan ułatwić tę decyzję, to pokażę panu kategorię. Muzyka w filmach. Taka będzie kategoria finałowa przy ewentualnym zdecydowaniu się pana. Gramy dalej, czy zabierze pan sobie 52,5 tysiąca w tym momencie? Przypomnę tylko, że pan ryzykuje pieniądze, które mają pójść na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To prawda. Ale z drugiej strony... Jeśli by się udało, to te środki byłyby naprawdę bardzo duże, olbrzymie, więc... Stanowski! Gdzie jesteś? Stanowski! Możemy połączyć znowu, spróbować. Co, może by mi doradził, co robić, miś kolorowy. To możemy połączyć. Stanowski! Dzwonimy, chwilę. Halo? Panie Krzysztofie, The Greatest Hits, witam. Pana znajomy Martin Najman właśnie jest przed ważną decyzją. Oddaję głos. Misiu kolorowy, Krzysiu, doszedłem do finału bez twojej pomocy i mam pytanie. Zagrać w finale, czy nie zagrać w finale? Misiu kolorowy, Stanowski! Panie Krzysztofie, proszę odpowiedzieć. Stanowski! Panie Krzysztofie, proszę odpowiedzieć. Do Częstochowy się to obić. Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybieram. Nie jestem w Warszawie. Mam spotkania biznesowe z poważnymi
poważnymi ludźmi. Człowieku, tam nikogo nie ma! Od początku chciałem tylko i wyłącznie... Powiedział, że tam nikogo nie ma chyba. No, też tak słyszałem. No to... Nie, musi pan w takim razie chyba sam podjąć tę decyzję. Mimo wszystko chyba... A, spróbujmy. No dobrze. Tak więc... Publika, proszę o spokój. Pan Marcin właśnie będzie grał o 210 tysięcy złotych. Zobaczmy, jakie będzie pytanie z kategorii muzyka w filmach. Co pan pierdoli? Ale co pan pierdoli? Przecież tam na publice nikogo nie ma. Jak to nie? Co jest pan na przykład... pierdoli za głupoty? Aj tam pan... Pan pierdoli teraz. Przecież to jest tłum ludzi. Pan jest ślepy chyba. Za dużo panu... Tu nikogo nie ma! Co wy pierdolicie? Dobrze, zobaczmy, jakie jest pytanie po prostu. Piosenka Bee Gees Stayin' Alive pojawiła się w filmie. A. Gorączka sobotniej nocy. B. Grease. C. West Side Story. O! A... Wow! Nawet łatwe pytanie. A myślę, chyba. No z tego, co pamiętam, to piosenka Stayin' Alive pojawiła się w Gorączce sobotniej nocy i taka jest moja odpowiedź. Ostatecznie? Tak. Proszę zacząć odpowiedzi A, gorączka sobotniej nocy. No bo jako, że chyba publiki nie ma co pytać, to może spróbować jeszcze raz połączyć z panem Stanowskim? A może pan próbować? No dobrze, to by dzwonić. Stanowski! Proszę dzwonić. Stanowski! Odbierz ten telefon! Halo, panie Krzysiu. Pan posłucha. Pan Marcin właśnie zaznaczył odpowiedź na pytanie, które kosztuje go dosyć dużo, bo może pan on wygrać na 210 tysięcy. Pytanie brzmi, piosenka Bee Gees Stayin' Alive pojawiła się w filmie. Zaczął odpowiedź Gorączka sobotniej nocy. Jak pan myśli, czy to jest dobra odpowiedź? Halo, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, proszę odpowiedzieć na pytanie, skoro pan już odebrał. Halo? Właśnie. Nie mogę. Pana przerywa, pan powtórzy jeszcze raz. Właśnie. Nie mogę uwierzyć, jaki ty jesteś głupi. Przepraszam. Dobra, dziękuję za połączenie, proszę się rozłączyć. Usłyszał pan co panu sądzi, ja przynajmniej pan nie odpowiedzi. Tak, usłyszałem. Pan dziennikarski zero jak zwykle pokazał swoją klasę. Dobrze, zobaczmy w takim razie. Czy wygrał pan 210 tysięcy, czy to pada pan na 26 250 zł? Tak jest, to jest dobra odpowiedź. Wygrał pan 210 tysięcy złotych. Wygrał pan to! Jest! Wygrywał pan jedną z większych nagród w historii tego programu! I co? Stanowski! I co? Gratuluję panu! 210 tysięcy! Tyle przekaże Marcin Najman za pośrednictwem The Greatest Hits za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Panie, jest. Panie Marcinie, jako że ten program już dobiega końca, to ja mam pan, dla pana propozycję. Nie było dzisiaj żadnego gościa muzycznego. Chciałby pan może dla nas coś zaśpiewać na koniec? A co mam zaśpiewać? A nie wiem, co pan lubi? Serce Bajra może, ale to nie ja zaśpiewam, a macie tu Margaret. A załatwił pan tam, tak? To proszę, to w takim razie pan poczeka. Tylko, tylko proszę o wykombinowanie podkładu muzycznego. I zaraz możemy posłuchać na koniec. Dziękuję państwu za oglądanie dzisiejszego specjalnego odcinka The Greatest Hits. Do widzenia i zapraszam do występu pani Margaret. Kulaj duszka, 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 kul
strzelam taka do szacunku, blablabla, aaaa, już. Nara! Elo.